Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie gram oczywiście i komentuję swoje ruchy. Przypomnę osobom, może które są pierwszy raz tutaj u mnie, że zaczynałem z rankingu 500, aktualnie to 2267. No i już na pewno jest troszkę ciężej znaleźć przeciwnika, dlatego że widzicie tutaj na górze, szukam zawodnika z przedziału rankingowego 2242. 2667, a już o takich graczy na pewno jest trudniej, szczególnie w ciągu dnia, więc spokojnie, cierpliwie poczekamy. A korzystając z okazji, moi drodzy, dziś jest 12 lutego, kiedy gram tego speedruna, a 13 lutego przeprowadzę darmowe szkolenie na temat gambitu hetmańskiego. Zapraszam, link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. D4 zagrał przeciwnik. No to cóż, skoczek F6 i zobaczymy, co się będzie działo, jak zagra przeciwnik. Klasycznie C4, no to może obrona królewsko-indyjska, która w zasadzie zawsze jest ciekawa. Tylko sobie zerknę na tego mojego przeciwnika. 2385, w ogóle teraz dopiero zwróciłem uwagę na jego ranking. Świetny ranking. No dobra, to będzie nie lada wyzwanie. W bulecie ma w blicu 2511, no to jest zawodnik na pewno godny, no w sensie mocny, to chciałem powiedzieć. Dobrze, mamy z G3 tutaj obronę królewsko-indyjską, roszada, skoczek na C3, no i posunięcie D6 wykonać należy. Tu prawdopodobnie wyjdzie skoczek. Tutaj jest wiele możliwości. Można zagrać posunięcie C5. Raczej się skuszę chyba. No spokojnie. Bo można też zagrać C6, są różne drogi. Ale zagram skoczkiem na D7 z opcją E5. To tak już z sentymentu. Lubię w ten sposób grać. Bo jeżeli nastąpi wybicie, to wybijam pionkiem. I nie ma wymiany hetmanów, co jest dla mnie fajne. Nie chcę tego oczywiście. Wymiana tutaj jest dla czarnych w porządku. Nic się złego nie dzieje, wręcz przeciwnie. O właśnie, sami zaraz zobaczycie. Wybijam pionkiem i jest pięknie. Posunięcie B3. Przeciwnik będzie prawdopodobnie chciał mnie tutaj gonić gońcem. I teraz tak, C6 wchodzi w grę. No trzeba chyba C6 zagrać. Nawet jak goniec wejdzie na A3, to wieża E8. Zawsze mogę próbować przez gońcem na F8 wymienić, ale jak widzicie, przeciwnik miał inne plany. No i teraz się zastanówmy. Myślę, że hetman E7 wcale nie z planem wieża D8, choć można tak próbować. Bardziej wieża E8 mnie interesuje. Tutaj fajnie jest w pewnym momencie po prostu uderzyć pionkiem E4 i E3. I chyba w tym momencie mam okazję. Choć to jest sprytne posunięcie, bo goniec chce zagrać tutaj. I teraz tak. Jak zagram tu, on tu, to ja będę musiał chyba C5. Robi się już bardzo skomplikowanie, chociaż nie, puszczę tu słabe pola, nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, ten plan odpada. Wieża E8, goniec tutaj, skoczek tutaj. Hetman zawsze gońcem się zasłonie, no pod związanie nie bardzo. Ale wieża E8, goniec wejdzie, hetman E6, skoczek tu, tu, E4, hetman w pułapce. Zawsze mogę hetmanem wrócić, no dobra. Zawsze hetmanem sobie wrócę na D8. Hetman C1 też nie stoi jakoś super optymalnie. A jak nie zagra goniec tutaj, hetman D8, będę miał opcję też hetman A5. No i świetnie, gra gitara, wszyscy zadowoleni. Tutaj posunięcie H6 mi się podoba. Oczywiście tutaj próbuje mnie przeciwnik związać. Takie posunięcie w sumie też jest dobre. H6 chyba nie. Tak, tak, tak. Idziemy. Idziemy na gościa, jeżeli pozwala nam na takie zagrania, jeszcze wieża tutaj nie broni, bardziej na F2, to mi się podoba. Idziemy teraz na noże, oczywiście ktoś powie, goniec nie jest wyprowadzony, a my już atakujemy. Tak, ale to jest specyficzny debiut. Tu goniec po jednym posunięciu skoczka, oczywiście nie teraz, jest w stanie bardzo szybko zagrać w razie czego, więc zakładam, że to już jest plan wykonany. I E3. I E3, moi drodzy, koniecznie. Tutaj, jeżeli będzie wybicie, F4, czyli goniec już sobie nie pogra, ale świetnie, to ja mam taką opcję wejścia. Tutaj jeszcze chyba go przestraszę, bo skoczek nie wejdzie tu i nie wejdzie mi tu. H6, skoczek ucieknie tutaj. OK, i wtedy skoczek G4 prawdopodobnie, będę miał takie wejście ciekawe.
Chodzi też o to, że będę mógł na przykład spróbować Hetman A5 zagrać i może przejść nawet tam. To też jest ciekawy plan i skoczek na G4. A jednak tutaj się odważył przeciwnik. No to ja zbijam. Będzie bicie, ja zbiję. Dobra. On świadomie oddaje tę jakość. Ja wiem o tym. Pytanie, czy ja chcę ją wziąć? Wydaje mi się, że tak. No bo dlaczego nie? Chociaż to może być dosyć niebezpiecznie. I właśnie to jest to u silnych graczy, to jest fajne, że oni, silni zawodnicy, szukają właśnie opcji do tego, żeby zamieszać w pozycji. I właśnie to przeciwnik czyni. Szybka wymiana poszła, jednak tego nie doceniłem. Teraz tak, no tego gońca oddać bardzo nie chcę za wieżę, ale zastanawiam się nad tym. Zbije hetman, to na pewno odbije. Tu wejście skoczka będzie. Hetman potem wejdzie tutaj. Na gońca. Skoczek może dać szacha. A nie, on może mi wybić tu. Tu, szach. I mogą być problemy. No właśnie, mogą być problemy. Bicie F5 tu. Może twardo się bronić i grać tak. Dobra, słuchajcie. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Aha, zagram tu, on mi trzaśnie tu. Ja tu, on tu, ja tu i to się trzyma. Dobra, F5. Teraz przechodzimy do takiej troszkę defensywy, ale z jakością więcej. Teraz tak, jeżeli skoczek tu, to mam zaplanowane wieża E6. I potem na przykład hetman F6 i skoczek może się wycofać. I wprowadzić drugą wieżę, czyli ten atut, który nam zostaje. Trzeba próbować to wykorzystać. Oczywiście ja wiem, że goniec może wejść, tu diagonala jest świetna dla niego, ale no próbujemy tutaj zagrać tak, żeby nie było pułapek. Oczywiście to wchodzi w grę, to jest już słabe, bo bije z gońcem na D7 oczywiście. Skoczek na F6, król F7, on musi wybić wieżę tutaj i w ogóle jeszcze większa przewaga. Się wszystko trzyma pięknie. Więc na pewno on to rozważa, na pewno też jest rozważanie takiego posunięcia. Wtedy chyba mam takie zagranie. Jeżeli on tutaj, to możliwe, że nawet tak. Mata nie ma, hetman broni G7. F5 wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Dobry ruch, bo tu goniec też biało-polowy nie wchodzi nigdzie. Na H3 szybko nie wchodzi, to jest ważne. A przeciwnik z rankingiem 2385 to jest nie lada przeciwnik. No dobrze, zobaczymy, co tutaj się wydarzy dalej. Gość już wie, napisał do mnie, że wie, że speedrunuje. Może to wpłynie na niego w jakimś stopniu. Okej, jest skoczek na C5. I teraz pytanie, czy nie tak zagrać? Aha, nie mogę, bo on mi zbije tutaj, jak ja walnę tam. On da szacha i ja tu, i tu stracę. Więc tak najpierw chyba muszę zagrać. Tak jak mówiłem. Tak. Tak jak mówiłem, hetman F6. Jeżeli goniec na B2, to wracam. I jeżeli on wybije, to te wymiany będą dla mnie w porządku. No, po prostu wymienić wieżę trzeba będzie i już będzie naprawdę łatwo. Nawet tego pionka, jak stracę, to też będzie dobrze, bo przy pewnych oczywiście zabiegach może to nastąpić. Jeżeli na przykład hetman odejdzie gdziekolwiek, no to ja zbijam tu. Zbijam tu, szybko idę gońcem, hetman zawsze broni mnie od mata i wprowadzam wieżę na D8, nawet kosztem pionków, które tutaj będą wisieć. Bo to po prostu ułatwi moją grę. Tak sobie to myślę. Tak sobie to myślę. W ten sposób. No właśnie.
Obrona królewsko-indyjska. Ja to wielokrotnie powtarzałem. Jest to debiut, który uczy wszystkiego w szachach. Wszystkiego. Jeszcze ciekawe bicie. Bicie? Ale to może już przesada. Nie, tu moje figury nie będą skoordynowane. Wracam tak. Nacisk na skoczka. A, skoczek się wycofał. No to ma sens, oczywiście z jego strony. To ma sens. I teraz tak, bo on zachowuje jeszcze kolejną figurę. Zagram tu, bronię na G6, on zagra tak, ja wyprowadzę. No ja muszę figury moje wyciągnąć, nie ma wyjścia. I wprowadzić wieżę na D8, koniecznie. Ok, on mi atakuje tu pionka, to jest jasna sprawa. On tego pionka weźmie oczywiście. Nie mam innego wyboru. Chyba. Bardzo sprytnie gra i bardzo dobrze według mnie. Tutaj taki ruch też grozi. Bo zagram tak, on mi po prostu weźmie pionka. Jak ja zagram tak, to on mi weźmie kolejnego pionka. Trochę tego za dużo będzie, ale ja wrócę i tam kapnę na A2. No dobra, muszę w ten sposób grać, nie mam wyjścia. Mogę też zagrać gońcem na F7, on wejdzie wtedy skoczkiem. A! Zapomniałem o tym planie. Mat grozi tutaj. Muszę tak grać. Ojej, to się robi groźnie. Ale moment, tu się broni wszystko, pionka mi nie wziął. Tak, ale muszę uważać na to. Ojej, to muszę na to uważać bardzo. I uważać muszę na pionki, chyba żeby ich nie oddawać specjalnie. Goniec mój nie gra. Jakieś szalone zagranie. No na pewno wieżą muszę zagrać na D8. Coś w tym rodzaju. Wleciał tutaj, tak, tak. Dobra, idziemy tak w ciemno. Widzę, że to działa. Nie boję się nawet takich zagrań w przyszłości, bo nie muszę być skoczką. Chodzi o to, że tutaj jak jest tak, tak i tak, to wchodzę tam i goniec musi się zasłonić. Wtedy zbijam i król tędy sobie ucieka. Skoczek z F8 dobrze wszystko tu chroni. Wygląda bardzo to koślawo, no ale jest jakoś więcej, no zawsze jest coś za coś, prawda? No jak mi wymieni, to odda mi przysługę. Troszkę mnie oswobodzi tutaj z tych niecnych planów przeciwnika. Niecnych planów przeciwnika. Swoich planów. No tak, no. Bierze D8. Zdążyłem te figury ustabilizować, więc powinno być dobrze. Bo teraz, jak na przykład on ucieknie wieżą, a taki ruch może być zagrany, to ja mogę gońcem na C8 zagrać. Ta wieża z A8 już... No to już nieważne, ale wieża z A8 by już była na D8, więc wszystko by działało, a goniec na C8 też by stał dobrze. Tego skoczka by ograniczał. I powolutku trzeba byłoby to prostować. No, grozi tam taki ruch, nieprzyjemny wydaje mi się. Choć trzeba uważać na przykład na takie wejście. I możliwe, że będę musiał tak zagrać. I jak się potem wykaraskać. Wziął to jednak. A dobrze zagrał. Dobrze zagrał, bo jak szach i tutaj, to ja biję i on tu, ja tu, on tu i mi hetmana zdobywa. Dlaczego ja tego w ten sposób nie przemyślałem? Wziął mi tego pionka, ale ja muszę chyba zagrać tak wieżą, albo wieżą na D2. Bo jak zagram tu, wieżą na D2, to grożę z biciem, jeżeli on zbije, to ja tu. Ale jak zagram tak, on odejdzie skoczkiem, mam opcję wzięcia pionka, tylko czy to mi coś da? To jest to pytanie. Bo tak... Tak, tak i G5. Tędy skoczek tu mi krzywdy nie robi. Boję się o to, że... No dobra. Że ta wieża po prostu będzie bezużyteczna. I G5 szybkie. Jak strzał, to tam szybki hetman. A jak strzał, to też hetman może być szybki. Nawet po wybiciu. Chociaż tutaj na mata muszę uważać. Ale próbuję otwierać pozycję. Tak i tak nawet F4 będzie ciekawe.
żeby tam goniec szybko wszedł. On ma opcję zbicia na E3. Nie, nie ma opcji, bo tutaj skoczek wisi póki co. No, czas też ma znaczenie na pewno. Bardzo ciekawa gra. No, trzeba sporo liczyć. No, właśnie dodanie jakości przez niego było dobrym według mnie pomysłem. Tutaj, to tutaj, tak to się wszystko zgadza. Aha. No, muszę zbić. Więc zbijam, próbuję to otworzyć. On pewnie tego nie ruszy kompletnie, ale F3 już będzie fajnym zagraniem. On wjechał tutaj. Dobra, mam chyba możliwość zagrania takiego posunięcia. Bo nawet jak on mi wybije i on wybije tu, to mam F3 z wygraną. Tutaj szach, tutaj nic nie ma. Dobra, hetman G6. Hetman G6. Szach może nastąpić, a tu już są problemy z jego strony. Czyli wieża D1 się okazuje, że była dobrym zagraniem. On chyba nie policzył, że F3 jest ruch. Czy ja coś źle policzyłem? Tak jeszcze może wrócić. A to jest mega skomplikowana pozycja jeszcze. Bo tam jeszcze można zagrać. Kolejny pionek idzie do akcji. Skoczek na E5. No właśnie. Bo tutaj to on tu. Tu grozi wybicie. Więc skoczek E5. Jeżeli on na przykład co, zbije tu, to ja zawsze mam opcję, tutaj wygrywam bardzo szybko. Więc muszę tak zagrać, wzmocnić punkt F3 i zaraz mam ruch C5. Chyba, że on zagra C5, ale to wtedy... Co wtedy? Wtedy można zagrać różnie, no zaraz zobaczymy. Intuicyjnie to wygląda po prostu dobrze. Nawet może proste podejście królem ma to jakiś sens. Po prostu te pionki są na razie zamrożone dla niego i on ma problem. On nie może zbić. Zaraz, a dlaczego nie? On to podstawił. Nie mógł zbić, bo też tutaj i tutaj i tutaj wygraną końcówkę, ale to no, podstawił. Podstawił skoczka. Możliwe, że już panika się zaczęła na tym czasie. Spróbuję rewanż z nim zagrać. Ciekawe, czy się zgodzi. Chyba się nie zgodził. Zróbmy przegląd partii. Przegląd partii, bo była ciekawa. Dokładność moja 87,6, przeciwnik troszkę mniej. Zobaczmy, jak to wyglądało. Czy były jakieś błędy? Moment, przegląd jeszcze raz. Trzy wspaniałe ruchy. Poważnych błędów nie było, przeoczenia jakieś były. O, to ciekawe, sprawdźmy. Trzy wspaniałe ruchy, ciekawe czy z jego strony, czy z mojej. Tak, tak, co tu silniczek mówi? Na razie w porządku, jest B3, czyli trochę niby gorzej. A, tu można od razu tak grać. Trzeba konkretnie wiedzieć, jak zagrać. E4 od razu tak i tak, co nie? Czyli B3 nie było najlepsze. To dobry ruch, goniec zagrał na B2. Okej, okay, hetman E7, co lepszego? Że od razu E4. I tam wejście na E3, to trzeba pamiętać. No to też trzeba będzie sobie przeanalizować. Tak, tak. Wieża E8, no to takie naturalne. Tu się, jeśli chodzi o ocenę, nic się nie zmienia. Jest ok. Hetman wrócił, nic się nie dzieje. No skoczek C5, to jest zagranie na pewno takie trochę silnikowe. Ciężko tak zagrać. Ale to możliwe, że też się trzyma. W każdym razie miałem inne plany. Wieża tutaj, co on lepszego? Mógł skoczek G5 od razu? Aha, żeby przerzucić tu skoczkę i wejść na D6. Prosty plan. No dobra, to ma swoje konsekwencje też. Wieża D1 i E4. To wspaniały ruch, dziękuję. Skoczek na G5 i E3. Czyli już tu czarne przechwytują inicjatywę. F4. Skoczek G4. Ja wiem, no wiem, że taki ruch trzeba było grać. I próbować tam. To jest wiele bardzo ciekawych możliwości. To jest właśnie piękne w tym debiucie. H6, tak czułem, że może to nie być najlepsze, ale mówiłem, że wypędzę skoczka. No a jednak zagrał tu. To wspaniały ruch. Okej, okay, ja się zgadzam. Tak było to mówione. Skoczek, no i wzięcie. To dobry ruch mimo wszystko, chociaż wskazuje już na przewagę białych. To dużą. Zobaczcie, oddanie jakości, przewaga białych. I F5 jest niedokładne. Ciekawe. Ciężko zagrać inaczej. Tutaj. I co on zagrał?
A, skoczek C5 słabe. Wieża D6. Wow, to przeoczyłem. Przeoczyłem. Jest tutaj akcja, szybka akcja jest. O rety. No, przeoczone, przeoczone rzeczy. Ale co, jeszcze wieża D6, król F7. Wieża D6, król F7 tu się broni, co skoczek tutaj. I co, no, na ludzkie oko nie wygląda tak źle. Że skoczek wraca tu. To są trudne ruchy dla człowieka, bardzo trudne. No dobra, zobaczmy jak było dalej. No to przeoczone. Skoczek zagrał tutaj dla nas lepiej. Hetman F6, super. Tak, hetman na E7. Skoczek. Skoczek F8, słabe niby. Hetman goni, co wydawało się to logiczne, żeby G5 grać, podważać od razu, co nie. Goniec E6, hetman wjechał, hetman H7 jedyne, skoczek C5, wieża AD8. Bicie, bicie. Skoczek B7, to przeoczenie. A, no tak, tak jak mówiłem, tutaj można było po prostu skrobać pionka. I tyle. Przeoczenie. No wieża wjechała, goniec wjechał i G5. Zobaczcie, ja się cieszę, że przychodzą mi do głowy ruchy z pierwszej linii silnika, które wydają się dla mnie bardzo logiczne i dobrze, że tak się dzieje. Jeszcze forma jakaś tam jest. G5, wspaniały ruch. Znaczy, no to jest logiczne. Chcemy otwierać pozycję, dorwać się do króla. Takie zagranie, bicie. Hetman to przeoczenie. Co on miał lepszego? Ale to i tak jest czarnych lepsze. Hetman E5. Jakieś tam bicie i tutaj to samo tak naprawdę. No już ta wieża tam robi niezłe zamieszanie. To związanie w ogóle jest bardzo nieprzyjemne. Hetman F6, no i co? Goniec F7 można by było zagrać, czyli tu na F7, ale hetman G6. Dlaczego niedokładne? Przewaga spora. Bicie to błąd. Okej, to już chyba nie ma znaczenia. Bicie. F3 oczywiście. F3 to wspaniały ruch. Sporo tych wspaniałych ruchów się wykonało, tak? Ich skoczek E5. No tak, no słuchajcie, jestem zadowolony z tych swoich posunięć. No i tutaj przeoczenie, bo jest bicie na D4, przeciwnik poddał. Teraz tak, co ja tutaj widziałem? Coś takiego, co nie? Aha, to i tak mimo wszystko C5 wchodzi. Skoczek tu, bicie, król i skoczek D2, to wisi. No tak, wygrana, wygrana. Z taką wieżą, z takim zaawansowanym pionkiem, to wygrana. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Ja tutaj jeszcze widziałem tylko coś takiego, że jak będzie bicie takie, to wtedy widziałem coś takiego. Ciekawe, czy to też daje radę. Tak, tak, tak i tak. To prawdopodobnie też daje radę, bo ten pionek ze skoczkiem świetnie współpracują. Szybki król. No i tutaj trzy piony na dwa, ale skoczek asekuracji, król wchodzi. Ale jeszcze szansa na pewno jakaś tam remisowa by była dla białych. Trzeba by było uważać. Dobra, wyszło fajnie. Bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.